Chwilę po ostatnim odcinku. Witam was tutaj, cześć, Czarny Scenariusz. Zapraszam was na kolejny odcinek ze Steve Lines. PlayStation 4 ma transit, scenariusze, pociągi i dzisiaj... stopa włączyłem. Tak czy siak, teraz nasze miasto, na którym sobie pracujemy, mamy trzy przemysły. Mamy tutaj rudę. O, proszę bardzo, z podłączone pociągami. Mamy tutaj to, co robiliśmy też w miarę ostatnio, ropa, proszę bardzo, też podłączone pociągami. Dzisiaj się też pociągami tutaj zajmiemy. I mamy tutaj jeszcze przemysł leśny, też z pociągami. Mamy też oczywiście wielki, jak widzicie tutaj, dworzec towarowy, pasażerski. Ja go rozbudowałem i przygotowałem już tak, że mamy wszystkie węzły tutaj przygotowane na dalszą rozbudowę. Tu póki co jest taki węzeł. Później go możemy przebudować, ale póki co sądzę, że on całkowicie nam tu wystarczy. Pociągi już tu jeżdżą i wszyscy się cieszą. Tu jeden taki jest trochę wyższy dla tej osobnej stacji ścieżki i tego typu rzeczy tutaj są wszystko podłączone. I sądzę, że możemy spokojnie zaczynać. Dziś sobie zaczniemy od budowy dzielnicy rolniczej, którą mamy tutaj. Ponieważ potrzebujemy jeszcze jednej farmy i będziemy mieli wszystkie podłączone dzielnice. Tak, z pewnego tylko tutaj wam pokażę. Z tej obrazy bardzo lubię korzystać. Mamy dobra, chwila. Zobaczmy, jakie mamy kamień milowy. Ostatnio był ok, dobra. W ogóle jedna sama, teraz próbuję wkręcić w imprezę, ale ja nagram teraz odcinek. Jestem w trakcie maratona, nie ma mowy teraz. Dobra, duży kawałek ziemi, statki, ok, dobra. Cele scenariusza. Musimy zdążyć, żeby się ze wszystkim w miarę wyrobić. Ale jedną rzecz dzisiaj tutaj wybudujemy w tej dzielnicy i to od na przykład teraz. Tak, na samym początku już taki mam pomysł. Tylko tak, jakby tutaj to wstawić. Można w sumie niby tutaj tak po prostu tutaj wmontować to. Tak, w sumie jakby to weszło tutaj, to byłoby fajnie, ale nie, metra mnie nie, metra mnie nie interesuje. Dobra, nie chcę wejść, świetnie. Jak już widzicie, ja chcę tutaj stawić stację kolejową pociągów pasażerskich. I widzę, że jest to trochę problematyczne. Więc dajmy sobie tutaj lekki zakręt i tutaj prostą. Tak, bo będzie mi tu po prostu lepiej teraz wyjeżdżać. O, sądzę, że w ten sposób to będzie lepiej działać. I tutaj, stąd musimy sobie zrobić dojazd do tych torów. Tylko się teraz zastanawiam, jakby tutaj trzeba podłączyć, bo tak, tu teraz tu wyburzyliśmy. Możemy zrobić tutaj w sumie zjazd tunel. W sumie czemu nie? Mamy coś takiego jak tunel, to niech już będzie. Dobra, no i proszę bardzo, ładnie ominęliśmy wszystkie problemy. Dobra, dalej, nie to. To chciałem wyłączyć. I teraz się zastanówmy, jestem bardzo zadowolony, że nie postawiliśmy stację. Ten tor, o ten tutaj, całkowicie omija naszą główną stację. To nie, to on mnie nie interesuje. Okej, dobra, rozumiem. To skoro on mnie nie interesuje, to my musimy... Nie mogliśmy to gdzie indziej postawić, teraz tak widzę. Skoro ten tor nas nie interesuje, to możemy... No, postawmy sobie tutaj tą stację. Przenieśmy ją. Tam to kawałek przeniesiemy. Co nie? Oni są i tak strasznie zadowoleni, że im tutaj postawiliśmy stację. Dobra, możemy wyburzyć. I tu nie będzie tuneli. Tunele ogólnie bardzo lubię, ale lubię też widzieć pociągi, jak mi tutaj jeżdżą. Więc już niech tak to działa. Dobra. Okej, ciąg tu będzie sobie spokojnie jechać prosto. Dobra, wspaniale. Stąd i teraz tak. Stąd ten ciąg tu nie chce będzie po prostu wjeżdżać. Dobra. I tu sądzę, że powinno być całkiem dobrze. Jedyne co to tutaj przemysł możemy sobie dodać, abyście się wszędzie budowali. Bo tu może się gdzieś pobudowało jakieś nowe rzeczy. Dobra. I tu dajmy sobie ścieżkę. Tak. O ścieżkach nie zapominamy. Nie. Już się jakaś wybudowała. Dobra. Ścieżka jest. Możecie z tego korzystać. Dobra, woda. Woda. Dobra, masz tutaj wodę. I podłączmy cię do naszej centrali pociągowej. Ogólnie też się zastanawiałem, bo tutaj nikt nie chce korzystać z tego dworca. I czy nie zrobić tak, że ten dworzec... On jest na przykład tylko dla pociągów zewnętrznych, a ten jest tylko dla takich wewnętrznych? No nie wiem.
musiałbym się nad tym zastanowić głęboko. Okej, tu widzę tak. Tu widzę, że możemy... Pójdźmy go na ten drugi dworzec. Tak, żeby tutaj już korzystać z tego drugiego. Proszę bardzo. Macie podłączenie. On tu sobie... O, proszę bardzo, bardzo ładnie tym torem będzie wjeżdżać. I teraz pokaż szczerze. To korzysta z ciebie. Czy ktoś poza tym pociągiem? Nie. No i właśnie tu jest ten problem. Jakbyśmy tego wyłączyli z pociągów zewnętrznych, to może by nam to trochę pomogło. Się nad tym zastanawiam. Dobra. Tylko tak, wtedy pociągi stąd jakby tutaj miały wjechać niby. No nie wiem. Chyba, że byśmy zrobili coś innego. Tak, to też jest dobry pomysł. Te dwa tory. Oni tu są, one tu sobie jadą, co nie? A nie, czekaj, ten... A nie, to nie możemy w ten sposób zrobić. Bo miałem pomysł taki wstępny, wstępno-teoretyczny, praktyczny, psychiczny, żeby... Ale nie, bo tu jest tak wszystko zbudowane, żeby to tak działało, żeby to nie było problemów żadnych z tym. Tak, żeby tego odciąć odtąd. Od tych zewnętrznych pociągów. Nie, ale to by mijało się tutaj z celem. No nie wiem. Dobra, może później zaczynam z niego korzystać. O, dobra, korzysta coś innego z niego. Może po prostu go postawiłem niedawno jeszcze i jeszcze po prostu nikt niego nie korzystał. Dobra, sądzę, że po prostu teraz już nie lepiej z tym. Dobrze, wracamy na naszego odcinka. Mamy trochę pieniędzy, więc przejdźmy do naszego farmingu. Nasz farming będzie się opierać na jednej głównej drodze. Z drzewkami, może bez przesady. Taka główna droga im tu kompletnie wystarczy. O, dokładnie. I damy im tu stąd po prostu autostradę, dzięki której będą mogli wjeżdżać i zjeżdżać. O, proszę bardzo. Wjazd, zjazd. Ale żeby nie było, że tylko o tym myślimy. Czekaj. No a nie, tutaj to już niech tak będzie wyglądać, jak tutaj jest. Damy im też tutaj dojazd. Czyli tu będzie ciach. I ciach. Proszę bardzo. No nie, czekaj. W sumie masz rację, możemy tutaj. Aha, okej, teraz jak to źle wybudowałem, to już mi tutaj nie pozwolisz tego jeszcze wybudować, jak było tutaj. Dobra, masz. A właśnie, kurczę, zapomniałem o ankiecie. Dobra, ankieta, ludzie, zapomniałem o ankiecie. Są urodziny naszego kanału wspaniałego Wizynosza. I mamy dwie opcje. Albo ankieta będzie... inaczej, albo specjale i wszystko będzie świętowanie 18 listopada, albo 20. 18 był zapowiedź City Skyline Snowfall, moja. Wcześniej też nagrywałem jakieś tam serie, ale na razie tego nie bierzemy pod uwagę. Albo robimy urodziny takie wielkie 20, kiedy pojawił się pierwszy odcinek ze Snowfalla. Głosujcie w ankiecie, powinna wam się teraz pojawić, jeśli nie zapomnę. Swoją drogą jeszcze zapomniałem powiedzieć, znaczy ile dzisiaj zapomniałem rzeczy, że dzisiaj jest specjalny dzień, jak może nie zauważyliście jeszcze, że będziemy dzisiaj sobie, mamy dużo odcinków, bo ostatnio nie było też, znaczy nasz kanał już normalnie pojawia, ale nie było na przykład ze City Skylines Mass Transit żadnego odcinka w weekend, ani z Industries, dlatego dzisiaj się pojawiają wszystkie te serie. To jest trochę dużo tego będzie, ale sądzę, że nie będziecie marzyć. Dlatego jakby coś dzisiaj jeszcze będzie trochę. Dziś jeszcze po tym będzie City Skylines Mass Transit. Prawdopodobnie dzwoneczek już nie powie wam o tym, ponieważ to już jest duża odległość. Dużo tych wszystkich materiałów, więc... No, mam nadzieję, że jakoś tam wiele się z tym wyrobimy. Dobrze. Tak, na razie tutaj jeszcze nie ma żadnych tych. Ale dajmy sobie już podłączenie stąd. I póki co nawet stąd, chociaż sądzę, że to nie jest. Sądzę, kiedy jeszcze nie miałem City Skylines, miałem jedno wielkie zastosowanie, byłem jednej rzeczy bardzo ciekawy. Ja i niestety tak nie jest. Szkoda, może z jakimiś modami, ale na PS4 nie ma modów. Czy da się robić linie kolejowe, co nie, że pociągi wam jeżdżą, tak jak są pasażerskie, towarowe. No i niestety nie. Szkoda. Zanim kupiłem, byłem bardzo ciekawy. Teraz już kupiłem i wiem, że tak nie jest, ale teraz mi się jakoś tak przypomniało. Okej, no może być nawet taki duży pędzel, bo tu wszędzie się macie budować w sumie.
Dobra. Potem to ty sobie pociągniesz od nich. Albo w sumie mogę ci dać, bo oni się będą pewnie od ciebie budować. Bo ty jesteś fajnym budynkiem tutaj dla nich. Woda. Woda. Wodę my tu musimy jakoś fajnie dysponować, tak żeby jej tu później znowu nie budować. Czyli w ten sposób, tutaj i tutaj. I tutaj. Może po prostu pod tą drogą. Tak, i to im powinno spokojnie teraz wystarczyć. Dobra, jakieś specjalne budynki? Nie, chyba nie. Jedyne co to mogę wam postawić to jest straż pożarna, bo to się może wam coś przydać. Ale tak poza tym to sądzę, że nie. Dobrze, i czemu wy tu się nie budujecie? Jakbym tutaj dałem, że możecie się budować jako przemysł, no nie? No dałem wam, żebyście mogli się wszędzie budować do woli, jak tam chcecie. No, może po prostu za mało trochę parków. Taki park można sobie wmontować. I coś pomoże? Może ktoś jakiś chętny, czy cokolwiek? Śmiało? O, zobacz, są. Czyli po prostu trzeba było mi trochę to podnieść tutaj teren, nie są chętni. No, wyłączmy sobie instalacyjnie światła. I będzie po prostu tutaj to nam się tu wszyscy nie będą się kotkować. Tak, wiem, tutaj ogólnie tych stacji, tych dworców nie stałem nigdy przy drogach, ale tutaj sądzę, że nie będzie jakiegoś wielkiego ruchu, więc póki co możemy sobie to już tak zostawić. Dobrze, ludzie się chcą budować nam. Jak my tutaj z ludźmi walczyliśmy? Czekaj, nie, walczyliśmy od razu z tymi frajerami. Dobra, tutaj budują się. Okej, tutaj się budują nasi frajerzy. Tak teraz się zastanowiłem, że tu gdzieś trzeba nie postawić kolejną stację kolejową. W sensie zwykły ten pociąg, dworzec. Trzeba będzie o tym pomyśleć coś. Trzeba będzie coś z tym pokręcić. Dobra, dajmy sobie na razie tutaj wypełnienie tego wszystkiego. O, dokładnie. Tu możemy trochę tutaj usunąć. Bo oni tam na pewno ci... oni już będą mieć to podłączenie, dobra. I tu się możecie budować, bo wiem, że chcecie. Więc... chcecie, to macie. Cwonek tutaj ten nasz zwykły przemysł trochę rozbudowałem ostatnio. A, tu jest handel jeszcze. Tak, tu się to całkiem ładnie rozbudowuje. I tu będą mieli swój własny dworzec ci. Bo oni też tu potrzebują. O dziwo. O dziwo też by chcieli. Dobra. Dalej możemy tak. Tu jakiś bym parking wstawił. Żeby nie tylko to, co teraz tutaj cały czas stawiamy. Czekaj, czy ten wielki? Nie, ten wielki nam tu nie wejdzie. Ale może, nie ten. Biokopuła, to wiadomo, że tu wejdzie ona na zdrowa. To, nie, kurde, szkoda. No dobra, nie to nie. To dajemy sobie taki tutaj jeden park. Taki tu drugi. I taki tu trzeci. Tu będzie takie apogeum szczęśliwości tych naszych ludzi, że po prostu, no nie wiem. Dlatego im tutaj jeszcze podobimy trochę ścieżek. O, proszę bardzo. Tak, zmiana takich, żeby tutaj podobnie wyglądały nawet jeszcze, jak się by udało, czyli tak, tak, nie, no, może bez przesady. Tutaj, tutaj, stąd, tu. Tutaj, tutaj, tutaj. I będziecie mogli sobie... Chodź, co to było? Kurczę, znowu przegapiłem komunikat. Okej. Dobrze, wam to przeczytam, tak? Bo ja tego nie widzę, ale wiem jedno. Jesteśmy 600 tysięcy. Komunikat historii. Gratulacje, twoje obszary przemysłowe posiadają teraz znakomite połączenie ze siecią kolejową. Proszę, otrzymaj to na utrzymanie taboru. Otrzymujesz 600 tysięcy. 600 tysięcy. I nie. Dostaliśmy 600 tysięcy i ja wiem co to było. Jakiś pociąg przyjechał tutaj. Czyli udało nam się podłączyć tutaj pociągi towarowe do wszystkich specjalizacji przemysłu. No, to bardzo dobrze. Ja to sobie będę musiał przy tym posiedzieć, przeedytować go. Tutaj go wam wrzucę. Ale 600 tysięcy to całkiem ładna suma. Szkoda, że nie milion. Ale no nie wiem dokładnie ile to była suma. Ale zobaczycie później, tak? Ja wam tego teraz tutaj nie powiem. Co to była, dokładnie jaka suma. Dobra. Tu możemy sobie w sumie włączyć ten czas. Ale szkoda, że kliknąłem, kurczę, znowu. Powinno być, że trzeba coś dwa jakieś klawisze czy coś wcisnąć, bo to już... Któryś raz, już nie pamiętam który raz, dokładnie to tak samo mi wyrobiło. Nie.
Nie, muszę coś do nich napisać, żeby coś z tym zrobili. Bo to jest akurat szkoda, bo jakiś fajny komunikat i mi to znowu wrzuciło. Dobrze, że wy będziecie chociaż wiedzieć, co to było. Okej, dobra, tutaj to możemy sobie zostawić. Tak. Teraz tak się zastanawiam. Dobra, to tutaj... tak. Czekaj. Dobra, nie, włącz mi tutaj czas. Tutaj jest jakiś strasznie nierówny teren. Dobra, tak, to sobie wyrównajmy. Okej, dobra, tak, przygotujmy tutaj nasz teren. No, proszę bardzo, bo tu będą nasze pociągi, co nie jeździć. Okej, dobra. To wy tu sobie jeździcie, światła się zrobiły. Kurczę. Czy ja wyraźnie nie mówiłem żadnych świateł w mieście? Wyraźnie nie. Dobra, tak czy siak. Mamy 600 tysięcy. Mamy 600... Nie, czy... Może jeszcze... Może tego nieco zmieniliście. Mamy 600 tysięcy pieniędzy. Może teraz lepiej. Nie, dobra, cały czas do mnie to nie przemawia. Rozbudujmy sobie polskie pociągi. Nie będę tutaj już krzyczeć. Bo wy wiecie, że to jest wspaniałe. Taka duża ilość pieniędzy na rozbudowę ciągów. Och, to jest to spełnienie istnych marzeń. Dawa, czekaj, daj mi tutaj ten... Co? Nie. Dawa. To tak ma się tutaj budować. Dobrze, tutaj jesteś ty. Ty nie masz prądu. Ty póki co możesz nie mieć prądu. A, i on teraz nie ma przez to prądu. Chyba nie. To wy się tutaj połączajcie, tak, bo nam przemysł się skończył. Popyt w sensie. Dobra, dajmy sobie tutaj taki dojazd. I stąd. Tutaj. Tutaj. Dzięki czemu jak idzie tutaj sobie ten pociąg, on tu będzie po prostu sobie skręcać na stację. Co nie? W miarę proste. Sądzę, że nie będą mieli z tym jakichś problemów. A ci jeszcze będą zadowoleni, że tutaj jeździ pociąg. Dobra, ale kontynuując dalej. Handel chcecie trochę rozbudować. No to dla handlu też mam tutaj specjalne miejsce. Tutaj. Dajmy sobie tutaj. Zaraz zamkniemy. Czekaj. Dajmy tutaj im taki dłuższy dystans. A to było chyba nieźle. Chciałem tam jeden dalej, a ten chciał tutaj. No. Dobra. Na taką odległość i pokaż mi, jakbym chciał tutaj dworzec wstawić. Ten pasażerski. Okej, to mi pseudo nie wejdziesz. To mi wejdziesz, nie wejdziesz. Okej. To może sobie weźmy jeszcze trochę dalej, to zbuduję. I gdzieś tutaj sobie zmienię ten dworzec. W międzyczasie oni się tutaj możecie wybudować tutaj dowoli, tak? Jakby coś. Proszę bardzo. Swoją drogą tutaj... to jest taka otwarta przestrzeń. My tu sobie damy im jakieś ścieżki dowodowe, żeby oni tutaj z tego bardziej korzystali. Nie, ja nie chcę naprawiać teraz na pewno ścieżek. Zapomnij o tym. Ja chcę je budować dowolnie. Rowerowe ścieżki. Powiem ci więcej, to będą rowerowe ścieżki. Dobra. I tu taka ładna ścieżka. Tu jeszcze drzewka możemy sobie poustawiać. Tu zaraz sobie poustawiamy. Okej. Czemu ja cały czas mam pauzę włączoną? Jak ja chcę dzień, to ja chcę, żebyś czas mi szybciej tu umijał. Dobra. Okej, i tu sobie zakończymy, bo tutaj będą mogli się już budować. Tak, sądzę, że taka ścieżka... Oni tu chętnie będą z niej korzystać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pokaż. O, dokładnie. Bo w takich różnych miejscach tutaj są łączniki i będziecie mogli sobie po prostu przechodzić. Dobrze, dajmy im tutaj... Możecie się budować? Możecie się budować. Świetnie. I tu w tych spocikach też jakiś handel. Proszę bardzo, możecie się budować dowoli. Woda. A wodę sobie tutaj tak pociągnijmy. I tutaj, tak jak to się tutaj będzie ciągnąć w przyszłości, to proszę bardzo, tu też wodę możemy wam już tak pociągnąć przyszłościowo. I stację wam postawmy, to jest najważniejsze, tutaj stacja kolejowa. Dobra. To tak, to niestety musimy wszystko wyburzyć. Licząc dokładnie dotąd. I się zastanówmy, jakby im tutaj to wstawić.
Dobra, mam parę pomysłów. Pierwsza stacja będzie tutaj. Po drugie, włączamy linie pomocnicze. Tak, wiem, coś już jest ze mną nie tak. Ale na trudno, takie życie. Po drugie, ta stacja musi być wyłączona dla pociągów zewnętrznych. Dobra, no i tak, wróćmy do pociągów naszych. Czekaj. Tu to sobie zrobimy trochę inaczej. Stąd ty, pociąg, tu. Jedziesz dotąd, później tu skręcasz. Ty masz tutaj ładny, prostą dojazd. Dobra, to tutaj nie ma akurat żadnych problemów. Ty tu wjeżdżasz, tak? Okej, dobra, nie, jednak jest jakiś problem. Bo tu chciałbym bardzo koniecznie podłączyć te dwa ze sobą tory. Tylko nie wiem jeszcze jak i trzeba wyłączyć linię pomocnicze. Dobra, czy tutaj pociąg przejedzie? Przejedzie, okej, wspaniale. Ale tu jest za mała odległość pomiędzy tymi wszystkimi zjazdami i rozjazdami. Dobra, czekaj, tutaj. Dobra, chyba tak może być. Chyba tak, czemu nie? Dobrze, i ty tutaj masz dojazd, i ty tutaj. Czy każdy ma dojazd do każdego? Nie. Nie ma. Bo ten z niewiadomych przyczyn nie chce się podłączyć do tego. Co jest? Co jest? Kurczę. Tu jest taka prosta droga. O, dobra. Podłączyło się i każdy ma ze sobą podłączenie. Wspaniale. Możemy włączyć play. I stąd będzie nasz pociąg jechać tutaj, proszę bardzo, tu bardzo ładnie, prosto i tu z powrotem. Ci są zadowoleni, ci jeszcze się nie wiedzą, że mają cieszyć, bo tu na razie się jeszcze nic nie buduje, ale aby przyspieszyć trochę ich tutaj proces budowania, postawimy im, ponieważ mamy bardzo duże forsy. Może bez przesady. Tak teraz pomyślałem, że może rzeczywiście bez przesady z tym zadowoleniem. Dobra, ktoś się już wybudował, świetnie. Tu jest ta autostrada jeszcze z tyłu, więc też o niej trzeba pamiętać. Nie. Dobra, kolosal 1, kolosal 2, proszę bardzo. I autostradę tutaj sobie pociągniemy dalej, bo tutaj ją musimy trzymać na uboczu, aby nam tutaj później nie zniknęła, tak? Tak w miarę, taki ma pomysł. Dobra, ale bardzo dobrze mi się udało, że... Kurde. Że niestety nie wiem, jaki był tam komunikat. Cały czas mi to gryzie. Dobrze, że ja sobie to później podejrzę. Bo inaczej bym nie wytrzymał. Dobra, wy tu się kurczę wybudujcie, bo ci już są chętni, a tu na razie nie ma. Dobra, tutaj na pewno dużo ludzi chodzi po tym parku. Tu nawet nie muszę patrzeć. I tu widzę, że już z tego przejścia dla pieszych korzystają ładnie. Pięknie. I tak, tutaj mam parę pomysłów. I tak, aby to całkiem ładnie tutaj zabrzmiało i się tu pobudowało, to nasze ciamciągi, nie te ciamciągi, to nasze ciamciągi muszą mieć gdzieś tu stację. Byłoby fajnie, jakby było w tym samym miejscu. Kurczę. Aby było w tym samym miejscu, musielibyśmy zrobić, wyłączyć linie pomocnicze, to po pierwsze, i zrobić tutaj przejście podziemne. Tu i tu byłoby po prostu wyjście. I będziemy dokładnie wiedzieć, w którym powinno to być miejsce. Okej, dobra, jest w tym samym miejscu. Tak? Okej, weź to wybórz teraz. Wybórz. Dobrze. Mamy w tym samym miejscu. I tak. Jedna ważna rzecz. Po pierwsze, jesteś nie dla tych. I po drugie, tu muszą się wybudować biura. Bo oni będą mnie tutaj cały czas zrzędzić, że tu jest za głośno i w ogóle tu się nie da żyć i w ogóle tu źle wybudowaliśmy tę drogę i Bóg wie co jeszcze. Także to po pierwsze. Tutaj coś takiego. Ale tyle. Więcej naprawdę mi już tutaj nie jest potrzebne. Jeżeli chodzi o ludzi, bo jest duży, ładny popyt, to wy się budujecie dotąd. Jak tam jest z czasem? Z czasem też jest całkiem. Ekran akustyczny. Po co komu ekran akustyczny? Gdzie macie hałas? No powiedz mi.
No powiedz mi, gdzie macie hałas? No, no właśnie, no nigdzie, no. No, tu jest może hałas. Może rzeczywiście przemysł też by chciał żyć w ciszy, ale... ale wątpię. Co? No zobacz, no nikt się nie cieszy. No nikt się nie cieszy. O, no, ci się cieszą. Dobra, ale dotąd max. I tutaj, czekaj, on. Musimy zrobić tam mój specjalny węzeł. Tutaj, o, o, dokładnie. I nie, nie, tutaj bez przesady. No, da się to lepiej zrobić. Tak i tak. Dobra, tak wiem, tu było przejście dla pieszych. Nie, zaraz tutaj wrócimy. A to było nawet, to nie było dla pieszych w sumie. To była ścieżka dowodowa. Dobra, ale ścieżki akurat lubimy, więc ścieżka tutaj wróci. Proszę bardzo. Tak, i tu powinno nam się to całkiem ładnie rozjeżdżać. Bo tu lubię, jak te ekrany akustyczne ładnie już wyglądają, jak już je mam wam tutaj budować. Tu jest oczywiście korek, no, na to nie patrzymy, nie patrzymy na korki i się tym nie boimy. Dobra, mamy naszą stację, ale nie mamy podłączenia. Taki typowy ja. Dobra, dajmy sobie... Tak, wiem, że tam prąd rozwalimy. Mam jeszcze 500 tysięcy. Tak, my te 500 tysięcy, żeby nie było, wykorzystamy. Wykorzystamy i to jeszcze ładnie i to podle. Dalej. Tak, musimy tu jakoś szczęśliwie podłączyć te tam ciągi. Możemy zrobić to na dwa sposoby. A. Zrobić przejazd tu pod spodem, ale nie na tunelu. B. Zrobić tunel. C. Zrobić górę. Wiecie, to jest najprostsze. Zrobić po prostu tunel. Ale jednak zrobić to na powierzchni, to jest wyższa sztuka jazdy. I może byśmy się tym zajęli. Może i to jest rzeczywiście, to jest to. To jest to. Dobra, aby wybudować tutaj tunel, przejazd taki. Musimy wywalić to, to i to, i to, i to. Ten tor... Nie, nas nie interesuje. Nas interesuje... Ten tor? W sumie, czemu nie? On jest akurat idealny, bo mi tutaj trochę psuje koncepcję całości. A jeżeli byśmy to zrobili wszystko w ten sposób, to on by mi tutaj już teraz nic więcej nie psuł. O, bardzo ładnie. Tak, mamy oczywiście noc. Dobra, dajmy sobie tu. I tu. Dobra, tu widzę, że jest problem. Musimy to wyburzyć chyba jeszcze. O, dokładnie. Dobra, no i tutaj musimy poprowadzić sobie nasz tor. Tak, wiem, że wy macie problem z prądem. Ale mnie to teraz za Chiny interesuje. Okej, dobra. Czekaj, to jest ten tor tutaj. Dobra, tak tu dotąd. I tutaj masz wjechać na górę. No całkiem ładnie tu będziesz wjeżdżać. Dobra, to mi się akurat bardzo ładnie podoba. Bardzo ładnie się to udało. Teraz najgorsze. Musimy tutaj to wszystko naprawić. I tutaj to... Nie, to w ten sposób. Musi wszystko w ten sposób wyglądać. Dobra. I teraz musimy te tory naprawić. Czyli tak jak było to przed chwilą, to musi teraz tak wszystko wyglądać. I to nie jest proste. To z góry mówię, że to jest trudne. Akurat tak, o ile tutaj, tu, wy dotąd możecie dojechać, to tak, później. My tu musimy zrobić... No właśnie. Dojedźmy dotąd, to wtedy dwa będą mogły być w tej samym miejscu. Dajmy sobie jedynie pomocniczą. A nie, jednak nie. Jednak nie będę mogły być w tym samym miejscu. Dokładnie. Dobra. Przedłużmy sobie tu musi być o jeden dalej. Dobra, dotąd. I ty dotąd. Dobra, no i stąd teraz powinno się udać. Czekaj. To jest pierwsze, niestety się udaje. To jest... Dobra, to jest to, co mnie interesuje. Raz, dwa,
3, dobra. I stąd, teraz tak, ty tu musisz mieć prosty dojazd. Okej, okay, dobra, tu jest, dobrze. Tutaj. Czekaj. Zanim to wybudujemy, możemy wybudować jeszcze jedną rzecz. I to też jest dobry pomysł. O, proszę bardzo. Tu się to wjedzie w siebie. I tu w tym samym miejscu w miarę nam te pociągi się zjadą, co nie? Co nie? No. Dokładnie, tak jak myślicie. Tak jak myślicie, że nie myślicie. Dobra. Dajmy sobie, czekaj. Wyjdź tutaj z tym torem. Nie. Dworca nie stawiamy. Już postawiliśmy dworca. Dobra, tu jest całkiem ładnie. Dalej. Teraz tak. Tutaj jak najszybciej to musi nam zjechać w dół. Ale może nie aż tak szybko. Tak, bo tu widzę, że teraz jak to zmienia aż tak szybko, to my tutaj stracimy naszą wysokość. Dobra, to nie. Dobra, tu jest dobrze. Kurde. Dobra, daj to tutaj. Tutaj. Stąd tu. Nie gadaj, mi teraz tutaj nie wejdziesz. Wiem, co trzeba zrobić, że ty wjechał. Trzeba ciebie tu wydłużyć dotąd. Kurde, nie. Ale ty nie możesz mi tutaj teraz takiej rzeczy tutaj gadać. Dobra, bo on tutaj musi na gruncie wjechać. Dobra, tutaj wjedziesz sobie na gruncie, bardzo ładnie. Swojego bardzo, bardzo mało będziesz zwalniać tutaj, co jest jeszcze lepsze. Dobra, jakoś tak tutaj. I tu ten drugi pociąg musił też wyrównać do tego. Widzę, że jest problem. A, bo tego trzeba usunąć stąd. I to trzeba robić w odpowiedniej kolejności. Dobra. Okej, okay, w miarę jest dobrze. Teraz tak, ty tu wjedziesz sobie spokojnie. Dobrze, rozumiem jaki jest problem tutaj. Teraz to pojąłem. Jest tu inna wysokość. Tu jest po prostu inna, tu jest za nisko. Tu jest za nisko, aby te pociągi zjechały. O, i dokładnie, i teraz nie ma żadnych problemów, że tu mi źle wjeżdża, zjeżdżasz czy cokolwiek, bo tu jest teraz wszystko pięknie, ładnie. Dobra, ten tor, z tego co pamiętam, on ma zrobić to samo co ten tutaj. Czyli obydwa mają tutaj wjechać. Dobra, to tu mamy to w miarę całkiem ładnie rozprawione. Teraz tak, to samo trzeba zrobić tutaj. No i wy widzicie, żeby to tu trzeba robić, żeby to tak ładnie wyglądało bez modów. To nie takie proste. Dobra. Daj mi tutaj ten mały. I tym małym my tu sobie to wszystko ładnie wyrównamy. Dobrze, dajmy sobie. Nie, czekaj. Ty tor. Wszystkie wy macie mi się tu kończyć w równej, ładnej, prostej linii. Nie. Okej, dobra. Tutaj jest ładnie. Dobra. Wszystkie, jak mi tutaj ładnie tak podjedziecie do góry, to będzie naprawdę zacnie. Ciach, ciach i ciach. Dobra. To jest całkiem ładnie. Teraz trzeba podnieść. Teraz trzeba. Okay. Wziąć już duży. Tu z kolejnego też. Trzeba wyrównać tu wszędzie teren. Dokładnie. I teraz łudźmy się o łódź szczęścia. Łudźmy się o łódź szczęścia. Dobry jestem. Naprawdę dobry. Okej, okay, udało nam się. Wygraliśmy. Normalnie takie rzeczy się nie wydają, ale ponieważ podnieśliśmy tutaj teren, budujemy coś, co jest niemożliwe bez robienia... bez modów. Kurczę, powtarzam się. Zobaczcie, jest przejazd, którym po prostu pociągi sobie przejeżdżają pięknie, bez żadnych problemów. I nasze pociągi już możecie jeździć tak jak chcieliście, a ten pociąg po prostu sobie ładnie tutaj przejdzie pod wszystkim, całkowicie
wymijając to wszystko. Więc ja wam tutaj teraz dodam, może nie wszystkich to interesowało bardzo, ale to jest taka lekcja do budowy City Skylines, żebyście wiedzieli, jak to się wszystko buduje. Ale to było w dwóch celach potrzebne, to co ja teraz tutaj budowałem. I ja jeszcze widzę, że my tutaj możemy... Nie, tego nie mogę wykorzystać. W dwóch celach wykorzystać. Ja wam powiem jaki. Teraz zerkam na zegarek oczywiście, żeby się przerazić godziną, którą mamy tutaj teraz. Pokaż mi tu. Nie ten zegarek. 34 minuta odcinka. Dobra, dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek. Wygraliśmy w końcu trochę. Okej, okay, dobra. Sądzę, że tyle to mi całkowicie tu wystarczy. Obniżamy sobie tu teren i nasz pociąg będzie jechać dołem. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Nasz pociąg tu po prostu sobie będzie jechać i dojeżdżać. Takie, no prawie takie metro. Tu widzę, że ta stacja jest jeszcze... Kurczę. Ta stacja jest jeszcze jakoś wyjątkowo wysoko. I to nam kompletnie psuje teraz plany. Musimy ją obniżyć. Nie, czekaj, czekaj. Teraz musimy naprawić drogę, aby o nią obniżyć. Ach, te triki. Ach, te triki. I przenieść. Nie, nie to, nie budżet. Budżet jest bardzo dobry. Dobra. Dokładnie tak. Wiem, że jesteście też zadowoleni, że tutaj wracacie. Dobrze, i tu były nasze biura, i tu niech będą nasze biura. Dobrze, wracając z naszych pociągów. Ten nasz pociąg, rzesz. On tu musi... Ta, czekaj. Czy nam by się udało... Dajmy. Go tu wpuścić, tu już od razu w dół. Trochę nie chcę. Widzicie, jest nieśmiały. Ale spokojnie, my go tutaj zachęcimy. Takim oto trikiem. Nie może być tylko most pod mostem, ale sądzę, że... Tu się nie robi most. Dobra, jest. Jest, udało się. Oj, żeż ty. Już dawno takich, aż takich trików to już dawno nie robiłem. Ale bardzo dobrze, bo bardzo dobrze, że dzisiaj robię. W końcu do czegoś wracam, a to akurat jest jeden z moich ulubionych rzeczy, które tutaj robię. Dobra. Tak, żeby to wszystko bardzo ładnie, realistycznie wyglądało. Dobrze, tutaj, 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 tutaj. Tutaj budynki jak się budują, to będzie bardzo realistycznie. Dobrze, i tu jedna rzecz. Tak, tu oczywiście będzie ten sam problem, co normalnie. Czekaj. Dobra. I tak. Tutaj tym się akurat za chwilę zajmę. Tym razie nie chcę sobie zaprzątać głowy. Natomiast... Serio. Serio, czy ja właśnie zrobiłem, co zrobiłem? Tak. Ja właśnie zrobiłem, co zrobiłem. Jesteśmy bogaci, tak? Możemy trochę poświęcić forsy na pauzie. Ale trochę, nie dużo. Dobra, jest dobrze. I teraz tak, o co tu chodzi? Czemu ja coś takiego tutaj postawiłem? A no, już wam tłumaczę. Ponieważ jest taki fajny jeden monument. Do tego zmierzam od bardzo dawna. Nie ten. Mamy coś takiego też jak to. I to byłoby akurat dobrze zdobyć w tym scenariuszu. Natomiast gdzie on jest? Jest. Coś takiego. On kosztuje 120 tysięcy. I my go sobie właśnie tutaj postawimy. On nam tu będzie po prostu idealnie pasował, jeżeli te nasze wspaniałe drogi, którymi tutaj się posługujemy, będą go objeżdżać. O, w ten sposób. Tak, ja też właśnie sądzę, że to jest idealny pomysł. Dobra, dość zachwytu samym sobą. Tak. Jest teraz tylko mały problem. No właśnie ten. Że musimy teraz tutaj jakoś wymyśleć jakoś, aby to przyjechało nam tutaj z tymi wiaduktami. Dobra, czekaj, 39 minuta odcinka, dobra. Pospieszmy się, bo jeszcze akurat ten odcinek i kolejny będę musiał wyedytować. Co daje mi, że będę go robić trochę dłużej. Dobra, czekaj. Dobra, to też usunę. Wszystko usunę.
Dobra. Czekaj. Jeżeli zrobimy w ten sposób, o, to on nam tutaj ładnie wjedzie i nawet się aż tak bardzo nie podnosi. A teraz musimy zrobić to samo tutaj. Okej. Okay. No, trzeba go podnieść aż tak. I on nam tu musi ładnie wjechać. Nie ma, najwyżej sobie zmienimy kierunki. Dobra, nie, jest źle cały czas. Dobrze, rozumiem. PlayStation, naprawdę rozumiem, że chcesz mnie wciągnąć, żebym pograł z nim, ale nie teraz. Teraz jestem bardzo zajęty. Czy będzie ładnie prosto? No w miarę. Oj, nie. Dobra. Okej, da, rozumiem. To musi być na takiej wysokości, aby mnie to zachwyciło. Dobra, jest lekki zakręt. Powiedzmy, że go tutaj nie ma, tak? Impreza, zaproszenie. Kurczę, no, weź się uspokój, nagrywam teraz. Dobra, to powinno nam tutaj całkiem ładnie to wyglądać. Jedyne to tutaj to możemy, czekaj. Tu sobie to wyrównajmy. Dokładnie, a tu się będą budować już budynki. Nasz ciamciąg jedzie, tu trochę zwolnił, bo spotka pod górkę i o to mu chodziło. Ale tak poza tym sądzę, że na razie nikt z tego jeszcze nie korzysta. Bo jest jakiś bug, problem czy co? Przyspieszmy sobie długi czas. Nie rozumiem. I don't understood why, what is going on, and why that ścieżka nie chce się zrobić. Dobra. To powinna nam całkowicie już pomóc. Dobrze. Czy tutaj ktoś korzysta z tego dworca? Tak. Jedzie nawet ciąg. Dobrze, pokaż mi, ile osób z ciebie korzysta. Niedużo i nie wiem, czemu tu są aż 3. Może rzeczywiście jest długa odległość, ale 3 to kompletna przesada. Czy to jest ten zielony? Tak, to jest ten zielony. No, ten zielony, z tego co pamiętam, o dokładnie, skręca tutaj i tu jedzie prosto. Dobra. Ile jest tych niebieskich? Chwila. On ma krótką tasę. Ten niebieski. Z tego co pamiętam. Są 2. Okej, okay, jeden jest tu. Aha, dobra, jeden wraca. To może był jakiś inny. Dobra. Ale akurat tutaj to też jeden wystarczy całkowicie. Dobra. Pokaż mi, jak tutaj są połączenia. Dobra, widzę, że całkiem ładnie, pomijając ten dworzec tutaj, tutaj jedzie. Jest, jażdżą za i jadą też stąd, za granicy. Dobra, tu widzę, że pociąg, o, przestawił się i będzie nam tu wjeżdżać tędy. Tak, tu widzimy, zobaczcie, nasze węzły tutaj po prostu... Tu, z tego dużo ludzi widzę, że korzysta. A, czekaj. Nasz fioletowy pociąg. Tu jest na pewno jeden. Dobra, rzeczywiście. Tu są 4, a tu jest aż 21 osób. Dobra, taki tu krótki. On tu będzie na tej dzielnicy, ty się wsunął tak długo, jak będzie potrzebne, tak? Co my dzisiaj jeszcze w tą dzielnicę? Tutaj, ten pociąg. O, ten zielony. Pokaż, jak z ciebie korzystają ludzie. A całkiem ładnie. Tu jest 38. I każdy z pociągów jest w miarę pełen. Tu jest, już są 2 osoby. Tu na razie nie masz tak dużo. I tutaj w tym kierunku też w sumie się nie dziwię. W sumie ten, akurat tym, możemy usunąć. Nie w tym kierunku. Nie, linia musi na pewno zostać. Mówimy akurat o tym. Kudle. Przestaw się tak, jak ja chcę. Dobra. I zróbmy tutaj już tory jednokierunkowe. Skoro też tutaj nie będę z tego korzystać aż tak bardzo. Tu. I tu. Dobra, może być. Ciamciąg, kto ty się wtepnąłeś mi tutaj? Przecież wszystko jest dobrze. A, może rzeczywiście teraz mniej tu będzie ich jeździć. Okay. Za mało ludzi. No, ludzi akurat musimy wam tutaj dobudować w przyszłości. Dobra. To sądzę, że nam to powinno całkowicie ładnie wyglądać. Tu się trochę podniósł, ale nie wiem czemu.
I akurat to jest kiepskie. Może coś trzeba nie z tym zrobić. Tak, no nie najlepiej to wygląda. Tak samo tutaj. Ale ten pociąg przejeżdżający przez ten, na którym spędziliśmy no, dużą część odcinka, na pewno będzie do tych rzeczy, które mi się tutaj podobają w tej dzielnicy. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, bo nie chcę nawet patrzeć na czasomierz. Pokazuje on tutaj na pewno grubo ponad czas normalnego odcinka, którym bym się dzisiaj zajął. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Oj, dzisiaj sobie trochę zrobiliśmy. Tak, i zyskaliśmy multum pieniędzy, które jeszcze mamy dla siebie. Dobra, na koniec. Okej, musimy jeszcze trochę przewieźć osób. A dzisiaj po prostu byliśmy dużo na pauzie, więc dlatego tak wygląda. Ale przewieziemy ich i to, mówię wam, całkiem szybko. Dobra, cześć!